Pokazy sprzętu wojskowego, projekcja filmu Historia Roja czy pokazy musztry paradnej to niektóre z wielu atrakcji pikników NATO, imprez, które już w najbliższy piątek i sobotę zaplanowano w Rzeszowie i Przemyślu. Będzie można też obejrzeć na telebimach relacje ze szczytu NATO w Warszawie. To najnowszy spot promujący szczyt NATO w Warszawie, który rozpoczyna się już 8 lipca. Weźmie w nim udział 2103 delegatów z 52 państw, w tym 28 krajów NATO. Będzie go obserwowało 11 organizacji międzynarodowych, 18 prezydentów i 21 premierów. Sama delegacja amerykańska liczy 300 osób, a delegacja NATO 180. Pikniki, które odbędą się m.in. w Przemyślu i Rzeszowie, to imprezy towarzyszące i okazja do obejrzenia w terenie potencjału wojskowego Polski, która w NATO jest od 17 lat. 8 lipca zapraszamy do Rzeszowa, 9 lipca zapraszamy do Przemyśla w godzinach od 14 do 20. W czasie pikniku natowskiego będzie można zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania NATO, ale także będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy, którym dysponuje m.in. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Będzie można zasmakować oczywiście grochówki wojskowej i będą liczne atrakcje dla dzieci. W Rzeszowie piknik odbędzie się tu, na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Langiewicza. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji będzie więcej niż podczas święta jednostki. Podhalańczycy pochwalą się najnowszym sprzętem. Czołgi, haubice, wyrzutnie kierowane, broń osobistą, broń strzelców wyborowych. To wszystko dla tych, którzy nas odwiedzą, ale nie tylko. Przygotowaliśmy gry i zabawy dla tych młodszych i dla tych starszych z nagrodami, które ufundowała Polska Grupa Zbrojeniowa. Wszyscy będą mogli sobie postrzelać z karabinka ASG na specjalnie przygotowanej strzelnicy. Saperzy przygotowali tak zwaną ścieżkę minową, czyli będzie można wziąć wykrywacz, przejść tą ścieżką, znaleźć minę, odmaskować ją. Organizatorzy spodziewają się zainteresowania co najmniej tak dużego jak w październiku, gdy w Rzeszowie prezentowali się żołnierze jednego z amerykańskich konwojów wracających z poligonu w krajach bałkańskich do bazy we Włoszech.